Uchodźcy z Ukrainy często goszczą w naszych domach lub w sąsiedztwie, a my chcemy ich wesprzeć jak umiemy najlepiej. Jakimi zasadami się kierować w kwestii opieki zdrowotnej? W związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą do Polski, a szczególnie na Podkarpacie, napłynęła duża liczba uchodźców. Decyzją prezydenta uchodźcy mają równy dostęp do opieki medycznej, bezpłatny, zarówno do lekarza rodzinnego, jak i do pobytu w szpitalu. Mogą także w stanach nagłych korzystać z pomocy pogotowia ratunkowego, bezpłatnie oczywiście. Nie brakuje zbiórek leków, w których chcemy uczestniczyć, ale jak zrobić to mądrze i odpowiedzialnie? Tutaj nasza prośba, jeżeli chcemy pomóc, chcemy kupić leki, to prosimy o zakup leków, które są ogólnie dostępne. Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, opatrunki, środki odkażające. Leki są dostępne bez recepty, możemy je przynosić do punktów, które koordynują rozwóz leków do ośrodków, które najbardziej ich potrzebują, do ośrodków na Ukrainie. Nie przynosimy leków, które nam zostały, które już zaczęliśmy używać, a których nie dokończyliśmy. Oczywiście leków przeterminowanych również absolutnie nie wolno nam komuś oddawać.